Pani koordynator, jak obecnie przebiegają szczepienia w Sieradzkim Szpitalu, tutaj w punkcie szczepień? Szanowni Państwo, o ile w miesiącu grudniu i w styczniu, tak do 22 stycznia szczepiliśmy po 220, czasem 250 osób dziennie, od kilku dni, tak 4-5 dni wstecz, obserwujemy tendencję zniżkową, prawie o 100 osób dziennie. Mniej. Do tej pory wykonaliśmy w miesiącu styczniu, nawet dzisiaj specjalnie zwróciłam na to uwagę, żeby Państwu przedstawić, 4700 szczepień wykonaliśmy w styczniu do dnia dzisiejszego. Natomiast jak to się będzie przedstawiać do końca miesiąca i w kolejnych dniach, nie wiemy. Mamy taką wiedzę, że po prostu w tej chwili jest bardzo dużo zachorowań i też osób na izolacjach domowych i na kwarantannach. Ja sama ostatnio też byłam na izolacji, mimo trzech szczepień i szczepionki przeciw grypie, ale po prostu z mojego doświadczenia wynika to, że był mój drugi COVID, że my po prostu żyjemy dzięki tej szczepionce. Nie unikniemy COVID-a, ponieważ COVID-a jest bardzo dużo. Dużo jest też osób niezaszczepionych. Obserwujemy bardzo dużo mam, których dzieci chorują, że mamy takie roczniki 90, 80 roczniki. Są bardzo dużo tych osób jest niezaszczepionych, zarówno mam, jak i ojców, dzieci. W związku z tym też bardzo dużo dzieci jest chorych, leży na pediatrii. Dużo jest tam właśnie też takie ognisko zachorowań wśród pacjentów, no i tym samym też personelu. Dlatego też my cały czas się zarażamy od osób niezaszczepionych. We wszystkich miejscach pracy, nie tylko w szpitalu, ale też i w zakładach pracy jest dużo osób przeciwnym szczepieniom i w związku z tym te zakażenia dalej są. Tak jak mówię, my mimo szczepień jesteśmy narażeni na zachorowanie, ale możemy uniknąć śmierci, czego sama dwukrotnie doświadczyłam i myślę, że po prostu tego musimy się trzymać. Szczepimy się mimo wszystko. Te szczepienia, które były ostatnio, to były pierwsze dawki, czy już trzecie? 80% tych szczepień to są szczepienia trzecie. W tej chwili są też szczepienia drugie dzieci. Małych dzieci, dzieci 5-11 lat. Od 25 może się szczepić młodzież w wieku 16-18 lat, trzecią dawką przypominającą. Te dzieci, które szczepiły się Pfizerem, ale takim Pfizerem dla dorosłych, 30 mikrogram, mogą się szczepić. 16-17 latki, bo do tej pory trzecie dawki mogły przyjmować osoby, które miały ukończone 18 rok życia. W tej chwili nastolatki mogą się uszczepić, z czego też jesteśmy zadowoleni. No i czekamy też na efekty w postaci zapisów w e-rejestracji. Rejestrację mamy czynną między godziną 8 a 18 codziennie od poniedziałku do piątku. W związku z tym można podejść osobiście się zapisać, można też przez infolinię. Mamy sloty zewnętrzne wystawione, tak zwane terminy zewnętrzne, gdzie pacjent może z internetowego konta pacjenta albo z infolinii zapisywać się też i obserwować tutaj u nas wolne terminy. Czy jest zainteresowanie szczepieniami już od 5 roku życia? Od 5 roku życia było bardzo duże zainteresowanie. Od 16 grudnia zaczęły się te szczepienia i dokładnie z tą datą zaczęliśmy też szczepić. Szczepimy codziennie, 7 dni w tygodniu, tak jak tutaj wskazuję, od 8 do 20. No chyba, że będzie taka tendencja zniżkowa, że trzeba będzie te godziny skrócić. Na ten moment zgodnie z tutaj naszym rozporządzeniem wewnętrznym szczepimy w tych godzinach 7 dni w tygodniu. W soboty, niedzielę jest to krócej, ponieważ nie ma tych pacjentów do 20. Kończymy czasem 16, 17, ale na początku szczepień, kiedy właśnie weszły szczepienia dzieci w grudniu, były szczepienia też i do 20 dzieci się szczepiły w tygodniu. Do tej pory też się tak szczepią. Przypominamy jeszcze pacjentom tutaj przychodzącym na szczepienia, żeby przychodzili na swoją godzinę, żeby się nie tworzyły niepotrzebne kolejki. Proszę Państwa, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, kiedy nam zarzucano bałagan tutaj właśnie w punkcie, że jest kolejka, że osoby na tą samą godzinę przyszło kilka osób. Na przykład mam takie sytuacje, które możemy tutaj jakby przedstawić. Przychodzi osoba na godzinę 9, z nią przychodzi sąsiadka, która przyjechała, bo miała daleko, miała na 15 i jeszcze ktoś z rodziny, który ich przywiózł, a był zapisany na 18. Więc te osoby trzy przyszły na godzinę 9. Więc no, mamy takie przypadki i to są przypadki naoczne, które tutaj obserwujemy. Jak jest mniej szczepień, to tego nie widać i to się nie przedstawia w żadnym bałaganie tutaj w kolejce. Natomiast no, niestety jak jest tych szczepień było więcej, po 250 osób, no to rzeczywiście robił się bałagan chwilowy. Tłumaczyliśmy też pacjentom, dla nas dobro pacjenta jest dobrem najwyższym, więc nawet w tych sytuacjach staraliśmy się ugodowo załatwić sprawę, jakby tutaj wytłumaczyć, poprosić pacjentów o cierpliwość, bo chodziło nam po prostu, żeby się te osoby zaszczepiły.